Teofil Tsiolakakis nagrał z wieloma osobami płytę. Jest tam też jeden kawałek, który zrobił wspólnie ze mną, to jest Velvet Trip. Te rzeczy powstały w latach 2018-2020. No i jest tam muzyka eksperymentalna, dark ambient, drone, ale przede wszystkim można zwrócić uwagę, czy ja zwracam uwagę na to, że jest tam głos. W tych kawałkach świetnie jest wykorzystany głos, czyli jest trochę śpiewu, trochę takiego mruczenia, czy jakiegoś tam innego wykorzystywania głosu ludzkiego. Bardzo ciekawe i polecam. Link pod filmikiem. Druga rzecz to RPM Challenge. Znacie to już. Tym razem Neil D. Redke kierował projektem zespołu F-Spasm i powstał ciekawy album. Również polecam.